Witam Was serdecznie. Mam jeszcze jeden temat, którym Duch Boży chce podzielić się z Wami dzisiaj. I to jest temat, który pracował w moim sercu przez jakieś 2 miesiące. Duch Pana pokazywał krok po kroku, jak to jest, żeby być w woli Pana i być tym, który po prostu żyje z Duchem Bożym i karmi się pokarmem stałym. Nie tylko mlekiem. I dzisiaj chciałem to pokazać szybciutko chciałem to pokazać. Każdy z Was, kto pragnie, od razu to załapie, kto chce, znajdzie i tak jak Jezus powiedział, kto puka, temu otworzą. Duch Święty jest z Wami, musicie wiedzieć, że On miłuje Was bardziej, niżeli Wy myślicie. Słowo Boże mówi, że wszystkie Wasze włosy są ponumerowane, tak pisze w oryginale, nie policzone, tak jak w Biblii Polskiej, ale i to czyni Ojciec i wie, który numer włosa straciłeś, dlatego, że On tak bardzo nas miłuje. Teraz przechodzimy do tematu. Słowo Boże mówi, bądź wykonawcą słowa, a nie tylko słuchaczem, oszukującym samego siebie, tak mówi Jakub. Dlatego, że ktoś jest słuchaczem, to jest tak, jakby spojrzał w lustro i zobaczył, że jest brudny i nic z tego, co usłyszał, nie uczynił, czyli nie umył się tym słowem. Dlatego następna rzecz, Jezus mówi o budowniczych, dwóch budowniczych, którzy chcieli zbudować sobie dom, ale jeden budowniczy budował dom bez fundamentu słowa, gdzie fundamentem jest słowo, które jest duchem i życiem, i tym słowem jest sam Jezus Chrystus i On jest fundamentem. Ale też Jezus powiedział tam w tej przypowieści, że wykonywanie słowa jest fundamentem, a nie tylko słuchanie Jego. I ten mądry budowniczy zbudował, wykonując Słowo Boże, fundament w swoim duchu, w swojej duszy i na nim budował się, tak jak mówi Słowo Boże, budujcie się w kamienie żywe, które są w świątyni Nowego Jeruzalem, świątyni Bożej. Następna rzecz to jest, nie każdy, kto do mnie mówi, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa, ale tylko ten, kto pełni wolę Ojca. Czyli tam jest powiedziane, że niektórzy wypędzali demony i czynili wiele cudów, a Jezus im powiedział, że czynili nieprawość. Dlatego, że ich serca nie były z Panem i oni nie podążali dokładnie w 100% za Duchem Pana. Następna rzecz jest, apostoł Paweł mówi o czymś takim. Przyszedł do kościoła, pewnego kościoła i mówi, że myślę, że na darmo się trudziłem z wami, bo widzę, że muszę znowu was karmić mlekiem, a biorąc pod uwagę czas, powinniście być nauczycielami słowa. Z Duchem Boga powinniście nauczać tego słowa, ale widzę, że potrzebuję was karmić mlekiem, dlatego, że nie możecie przyjąć pokarmu stałego. O co chodzi? Apostoł Paweł oczekiwał, że to, co ich nauczał, oni zaczną to stosować w życiu. I że oni, stosując w życiu to, co dowiedzieli się, zaczną karmić się tym duchem, który przychodzi, kiedy my wypełniamy to, co Jezus chce. Kiedy wypełniamy wolę Ojca, decydujemy w naszym pokuszeniu, każdego dnia nagle z nienacka przychodzi pokuszenie i my mamy zawsze wybór, czy jesteśmy wierzący, czy nie. Wybrać to, czy tamto, wybrać grzech, czy wybrać to sprawiedliwe. Zawsze jest tak, że stoimy na takim rozdrożu. I teraz, kiedy wybierasz to, co Bóg chce, Duch Pana spoczywa na tobie i On tobie pomaga dalej. I o to właśnie chodzi. W wykonywaniu Bożego Słowa chodzi o to, że w każdej dziedzinie swojego życia, w każdej chwili wybierzesz to, co Duch Pana chce, nie to, co chce diabeł. Dlatego apostoł Paweł mówi, że powinno u was w życiu być tak czy inaczej, to mówię w innym miejscu, ale chyba, żeście próby nie przeszli. Dlatego w waszym życiu jest tak, bo żeście nie przeszli próby. Próba to jest pokuszenie, to jest doświadczenie. W tym doświadczeniu, w tej próbie posłuchaliście złego, a nie Ducha Bożego. I teraz następna rzecz. Jezus objawił to, co jest stałym pokarmem. To jest mięso Bożego Ducha, to jest mięso Bożego Słowa, to jest mięso, które jest duchowym pokarmem, to jest sam Bóg, który karmi nas sobą.
Jezus mówi do swoich uczniów, kiedy poszli kupić żywność, Jezus rozmawiał z Samarytanką i oni wrócili. Jezus mówił do jego: jedz, mistrzu. Ale Jezus mówi, że ja mam pokarm do jedzenia, o którym wy nie wiecie. I dzisiaj może ty nie wiesz o tym pokarmie, ale ja jestem tutaj, żeby powiedzieć ci, że jest taki pokarm, dlatego że Boży Duch pouczył mnie i pokazał mi ten pokarm. Pokarmem tym jest wypełnianie woli Ojca. Pokarmem tym jest to, co Bóg chce od ciebie dzisiaj, teraz. Chcę powiedzieć jedną rzecz, że jest coś pięknego w świecie duchowym. Bóg, kiedy stworzył człowieka, dał człowiekowi trzy czasy. Jest czas przeszły, jest czas teraźniejszy i czas przyszły dla człowieka. Ale Bóg sam porusza się tylko w jednym czasie. Jednym. I tym czasem jest czas teraźniejszy. I to jest właśnie wieczność, w której żyjemy. Nieważne, co uczyniłeś wczoraj. Nieważne, jaki grzech uczyniłeś wczoraj. Dzisiaj Duch Święty mówi do ciebie, że Ojciec ci to przebaczył. Dlatego, że On w Jezusie Chrystusie wszystko to je przebaczył. Kiedy przychodzisz do Jego, Jego święta krew, krew baranka, obmywa cię. Kiedy wierzysz w Jezusa, co On dla ciebie uczynił i mówisz: Ojcze, przychodzę i przynoszę tego baranka i wiem, że On, wierzę, że On swoją krwią obmył moje grzechy. Bóg patrzy na krew i widzi, że ta krew obmyła ciebie. I chcę powiedzieć, że szatan mówi do twojego życia, do twoich uszu, że jutro będziesz służył Bogu, że potem będziesz służył Bogu, nie jesteś gotowy, ale ja mówię do ciebie, to co Duch Pana mi objawił, że On porusza się w czasie teraz. Dzisiaj, kiedy głos Jego słyszysz, nie zatwardzaj swojego serca. On to mówił wiele razy do ludu Bożego, do ludzi to mówi. Dzisiaj, teraz jest czas wieczności i teraz to, co czynisz, liczy się dla Boga. Nie liczy się, co zrobiłeś wczoraj, dlatego że to zrobiłeś wczoraj, dzisiaj możesz naprawić. I dzisiaj możesz wypełniać, podążając za Duchem Pana, Jego Słowo. Co Duch Święty mówi? Bądźcie pełni Ducha. Co to znaczy? Poddawajcie się Bożemu Duchowi i idźcie za Nim. To powiedział Jezus. Uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla waszych dusz. Ale ukojenia nie znajdziesz w telewizji. Bo mówię ci, że telewizja nadaje w innym duchu. W duchu upadłym. Jeżeli nakarmisz tym swoją duszę, nie będzie tam miejsca dla Boga w twojej duszy. Dlatego, że pełny szklanka już nie może więcej wziąć. Musi zdecydować, za kim podążasz. Pamiętaj, Jezus powiedział: moje słowa są duchem i życiem, a słowa tego świata, upadłego ducha tego świata, który mówi do ciebie przez telewizję, są duchem i śmiercią dla twojego życia duchowego. Ty wybierasz, za kim podążasz. I teraz, żeby karmić się mięsem, żeby karmić się Bożym Duchem, potrzebujesz podążać każdego dnia za Duchem Pana. On tego pragnie. On cię zbudzi rano, każdego rana, żebyś podążał za Nim. On da ci modlitwę za twoją rodzinę, za twoich znajomych. On da ci pewien ciężar, który powiesz: składam go pod krzyżem, ten ciężar. Przezwyciężysz Duchem Pana wszystko. Wszystko jest możliwe dla tego, kto wierzy. Zachęcam cię, bądź i karm się pokarmem, który będzie twoją siłą. Pokarmem, który Ojciec daje. Ja mam pokarm do jedzenia, o którym wy nie wiecie. Moim pokarmem jest spełnić wolę tego, który mnie posłał i dokonać Jego dzieła. Halleluja! I to jest wola Ojca dla naszego życia. Ducha nie gaście. Płomieni Duchem Panu służcie. Proroc nie lekceważcie. Nie ostanie się módlcie, nie ostanie się radujcie. Owocem Ducha Świętego jest miłość, jest radość, jest spokój, jest pokora. Czy wiesz, że Bóg jest największą, najgłębszą, największą pokorą, jaka jest na ziemi? Czy wiesz, że Ojciec jest najbardziej pokornym stworzeniem w całym wszechświecie? Dlatego zostaw swoją pychę i swoją wiedzę. Słowo Boże mówi, że moc Boża, Ewangelia nie zasadza się na słowie, ale na mocy Bożej. Duch Pana będzie z tobą, kiedy będziesz za Nim podążać. Twoje uczenie się i uczenie bez Bożego Ducha, bez wypełniania tego, co On chce od twojego życia,
Nic tobie nie da. Faryzeusze siedzieli w Biblii od rana do wieczora w swoich zbojach, w swoim zakonie, w swojej torze. Siedzieli, siedzieli, a kiedy przyszedł Duch Pana nad Jezusem, będąc, powiedzieli, że Belzebuba ma, że to nie jest Duch Boży. Co wybierasz dzisiaj? Idź za Duchem Pana i z Jego miłością wyjdź do ludzi. Wyjdź do ludzi, powiedz im, co jest im uczynił. Jak wyjdziesz tylko ze swojego domu, On zna twoje serce, Duch Pana będzie z tobą tam i będą się działy znaki i cuda na zewnątrz. Duch Pana ci powie o tych ludziach, co z nimi jest. Powie ci położyć rękę i ozdrowisz tych ludzi tam gdzieś na zewnątrz. Nie bądź słuchaczem słowa, ale bądź wykonawcą w imieniu Jezusa. Błogosławię was i kocham was. Zachęcam was. Wiem, że wszystko jest możliwe. Jezus mnie podniósł i wyrwał mnie z rzeczy, w których byłem i nauczył mnie tych rzeczy. Ja wam to przekazuję z wielką miłością. Żadnego potępienia nie ma dla tych, którzy kochają Jezusa i idą z Jego Duchem. Błogosławię was w imieniu Jezus. Amen.